Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim, miejmy nadzieję, odcinku tak. Neon God. Jest ze mną Desełko. Hejka. I co, i biegniemy przed siebie, tak, nie? Tak, ale mamy przepiękne... Czekaj. Wow. Immortality, that's it. Those plants are called Pujara Mondi. They live up to 100 years. That's what the Incas called immortality. There's no such artifact potion for immortality. It's a plant that seemed to be immortal. Now that regards this little riddle solved, let's see where Mr. Neon God is. Czyli to nie jest woda. Nie, to nie jest woda. Ja myślałam, że to jest woda. Gdzie masz woda jakoś? To nie jest, ja myślałam, że to jest woda. Ale ładnie. Pięknie. Boże, w ogóle jak pięknie. Ona mówiła o tych roślinach, bo to są właśnie te rośliny, które jakby za pomocą nich jakby można zyskać tą nieśmiertelność, tak? Tak, ale piękna sala, naprawdę. Piękna, bo to jest taka mgiełka faktycznie. Ja ładnie. Na pierwszy rzut oka myślałam naprawdę, że to jest woda. Woda, no, ale ładnie tu jest. Bardzo mi się podoba. Dobra, idę naprzeciwko, tak jakby. No idę tym głównym, tak, głównym wejściem wchodzę. I tu jest takie, taka czaszka jest w ogóle. Jezu. Tak, wchodzę właśnie tu do tej czaszki. Ja biorę, sobie zapalę, ja zapalam farę też. Jak jest czacha, to można się tylko spodziewać, co tu może Ale być. Tu są płytki rozpadające, czekaj, po nich przebiegnę. Aha. I zobaczę, co na tam pewno jest. Coś jest na dole, na bank. Ale widzę kościotrupa we krwi. Aha. Na dole tam. Dobra, zeskakuję. Przebiegłam. Aha. No Jezu, to jest krew. Zobacz, widzisz tą krew? Widzę. Ja pierdzielę, boję się tego. Boję się tego. Ej, wypas. Tu będą jakieś beboki. Co to jest? Jezus, co? Jezu, co to było? Desełko, ja Boże! To nie widziałaś to? Widziałam i on go zeżarł. To było, kuźwa, ja tu nie idę pierwszy. Desełko, idziesz ty pierwsza. Ale tu mamy dopiero co save'a, także nie masz się co martwić. Tylko czy boisz się, że ci coś wyskoczy na pysk, tak? Tak, boję się. Ale tu ja na 100% tu zlecą kule, ja jestem tego po prostu pewna. Czyli co, skaczemy i kule lecą? Czekaj, nie. Nie, no lecą, nie ma czy nic. Nie? Na razie nic nie, ja przeskoczyłem, jestem przy tym ciele, nie ma no, tego. Ale zobacz, tam jest do góry. Flary widzę. Tak, ale no jest taki, no jest wnęka, bo przecież widzę. I kule będą lecieć. Na bank. No to dobra, no kurde, to robimy jakiś dwa razy to robię, już odskakuję i nic. Cholera. Nie, no nie, nie, faktycznie. Nie wiem na którym... Ty, no ja już trzy razy odskoczyłam i nic. Nie no, nie aktywują się one. Ej. Nie, serio! Ale doszedłeś już do samego końca? Nie no, nie, do samego końca nie, ale one co na łeb mają mi spaść? Bo tego nie rozumiem. Nie, one nie spadają. Ja praktycznie jestem już pod tą wnęką, kuźwa, to mi na łeb spadnie. Dobra, zleciała. Mhm. Zleciała. Tak, zdążyłam, ale ja nic nie widziałam. Ja skręcałam na oślep, bo po prostu tylko przed ekranem miałam kulę. Też nic nie widziałam, nic mi się udało, zatrzymałem się tutaj na krawędzi. Ja też nic nie widziałam, po prostu przed gałami. Ale dwie zleciały, dobra. I co? Nie wiem, i czy nawet mi dwie zleciały. Poczekaj, mi dwie ja zleciały, ale co, myślisz, że to dwie, koniec dwie. Kul? Nie no, nie wiem. Dobra, idę na razie. Znowu widzę pochylnie po prawej ale stronie. Ale to co, czyli nie ma drugich kul, tak? Nie no, znaczy na tym poziomie nie spadają, aha, ale tam dalej dobrze. Widzę pochylnie po prawej stronie. Aha, dobra. I teraz co? Tak, lecą. Mhm. Ale jak ty to zrobiłaś? Po prostu weszłam i cofnęłam się. Aha. Tylko tyle. A, okej, okay, dobra. Nie, bo myślałeś, że... Aha, w sumie nie przemyślałam, bo mogły jeszcze się w moją stronę zacząć turlać. No właśnie. Faktycznie. No dobra, czyli tu jeszcze jest bezpiecznie, wskakujemy tam. Aha, i tam jest kolejna, widzę. To na pochylnie ja bym proponował od razu. No. Tylko ja może... Zginęłaś? Tak. O nie. Nie, bo mnie jakby kula przesunęła mnie, znaczy wiesz, no dopiero zaczynamy tu, także spoko. Dobra, ja to mam. Kula mnie przesunęła, wiesz gdzie, tylko aha, ona tu będzie gadać, ale to nie jest cutscenka, dobra. Nie, to nie była cutscenka. Ona mnie przesunęła do tej, do wnęki. Ej, ale ja się boję tutaj wchodzić. Idź tam, serio, idź tam, boję idź tam, się właśnie, tutaj dobrze, wchodzić. Chodź tam. Ja się boję tego potwora, ja w ogóle nie widziałem, co to było, jakiś, nie wiem, to wyglądało trochę jak jakiś taki dinozaur? No, trochę taki dinuś, ale taki słodki. No, nie powiedziałbym, jeszcze ta krew, Boże, jaki klimat teraz. Taki słodki dinuś,
A dobra, teraz zaś tą cholerną kulę będę musiała tutaj zrobić, beznadziejną. Którą kulę? No te, wiesz, które. A te, one są najgorsze. Te są głupie. Głupie, bo nic nie widzisz. A nie, teraz akurat sobie tak zrobiłam, że jest okej. Okay. No dobra, to następne. Dobra, jestem gdzieś... O Boże, znowu widzę długi skos na dół, znowu kula chyba. Dobra, ja idę teraz. Ja to robię, słuchaj, ja to robię, bo ja tu mogę zginąć, po prostu. Ja to robię. Dobra, udało się. Oczywiście, że się toczy. Dobrze, ale co teraz? Poczekaj, bo zrobiłam te kule wszystkie i gdzie mam i teraz... Wszystkie? No. No to teraz przed siebie, po prostu i tam taka drabinka do góry. Mogę zeskoczyć na tą kratkę na dole? Gdzie masz drabinkę do góry? Będzie taka drabinka do góry. A czyli... Aha, jest, widzę. To czyli ja tu mogę zejść bezpiecznie, nic mnie tu nie zeżre. Tak, możesz zejść bezpiecznie. A z drabinki jest się gdzieś odskakuje, bo mam flarę. Flarę? Mam flarę w ręce. Nie, wbijasz do góry. Normalnie, po prostu, okej. Tak. Dobra. Jezu, boję się. Ale no przecież mamy tutaj niedaleko save'a, dajże spokój. Ale czy, że bebełka się boisz, tak? Tak? Tu jest kula. Jak to zrobić? Tam jest wnęka, dobra. Może mi się uda tak trafić po skosie. Aha. Dobra. Aha, ona mi się na łeb spadła. Dobra, powtarzam. Aha, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, gówno. Co, od razu na łeb ci zleciała? Tak, ta, żeby się schować tutaj w tej wnęce? Znaczy tam, w tej drugiej wnęce. A w tej drugiej, bo w ta tak, pierwsza tam, spoko, tak? Ta pierwsza spoko, ta druga beznadziejna. Tam w ogóle nie wiem, o co chodzi, Deseo. Dobra, robię tą pierwszą. Nie, ta pierwsza to na luzie. A jest tylko jedna pierwsza? Może jest ich więcej? Nie, no jest potem druga i potem jest jeszcze trzecia, która ci spada na łeb. Jest druga! No mówię, jest druga i potem trzecia, która ci spada na łeb. Okej, czyli trzecia ci spadła na łeb. Tak. A może ona spadnie? A nie da się jej tak striggerować, żeby spadła jak... Wiesz, co ja chcę zrobić? No, żeby spadła przed tobą, tak jakby, tak? Widzę, że no się pewnie... chyba nie da się chyba, bo... No biegnij tam o, po jest! Prostu... Zrobiłam to. Także spadła przede mną, w sensie odskoczyłam zaraz, wiesz, o co chodzi? Jakby... Do przodu i szybciutko do tyłu. Dobra, zrobiłem te kule pierwsze. Teraz pytanie, co z następnymi? Kurza mnie to. Wydaje mi się, że to jest cheat, wiesz? A, tak? Ale jest że następna tak nie kula. No nie kadaj. Dobra, idę po tej drabince teraz. Ale ta druga jakby nie zlatuje i nie wiem, co mam sobie myśleć w tym momencie. No ja nie wiem, ja ci nie powiem, bo ja tam do tamtej nie doszedłem nawet. Ja to scheatowałam chyba, wiesz, tak nie powinno było być. I co, ona znowu spadła ci przed tobą? Nie, w ogóle tak. Tam gdzie, słuchaj, tam gdzie ci powiedziałam, żebyś tam do przodu i zaraz odskakiwał, tak, bo to zbagowałam, no. To jest u góry jeszcze jedna kula, która w ogóle nie zlatuje. Bo poleciałam tam do wnęki, ona nie zlatuje, bo chyba to jest zbagowane, tak mi się wydaje. No dobra, poczekaj jeszcze raz, bo ja jestem teraz tak, pierwszą robię na luzie. Drugą robię tak, że się wysuwam na sekundę i się chowam, tak? Tak. Boże, co ona robi? Dobra, mam drugą. I teraz idę na shifcie, żeby tamta spadła, tak? Czemu na shifcie? Ja po prostu kroczę, wiesz, do przodu, w sensie nie na shifcie, tylko po prostu szłam, nie? Nie, no dobra. I co? I teraz biegnę do wnęki, trzecia mi spadła. O, mam dzwonek do drzwi, muszę cięcie. Aha, no dobra. Słuchaj, Deseoko, co mam teraz robić? Niech trzecia kula, czyli ta, co cię wcześniej zabiła, tak? Tak, teraz czwartą widzę nad sobą. Ona na mnie się stoczy. No i ona się nie staczy, ona się w ogóle jest zbagowana, nie zlatuje. Ja no jakby asekuracyjnie wleciałam do tej kolejnej wnęki, ale ona nie zlatuje. Ale nie ma, ale zobacz, jest jeszcze jedna dziura, którą tak samo zbadżyłam, jak tamtą poprzednią. Czyli najpierw... idę na tip-topach tak powoli. No i ona, tak. Toczy się za mną chyba. Nie. Nie, spadła chyba przede mną, dobra. Przed tobą spadła. I co, teraz mam przeskoczyć po prostu, tak? Tak, po prostu przeskocz. Nie, toczy się za mną jakaś. Nie wiem. Jak nie przeskoczyłem. Toczyła się za mną ta, którą to mówiłaś, może, że jest bugowana. Może ona się teraz aktywowała, ale no... Dobra, mamy to. Jest przycisk jakiś, no tak? No i otwiera nam tu chyba klapę na dole, wiesz? Boże, stresuję się tym dinusiem całym. Klapa na dole, no jest drabinka taka na dół. No, jest. Idziesz tam? Taka, tak. Mhm. Dobra, jestem tu. I co teraz?
Kolejna drabinka do góry. Ta po prawej, rozumiem, tak? Czy po lewej, bo są dwie. Po której co idziemy? Co to jest? Takie coś zielone w kwiotkach. Poczekaj. Takie... Przejście chyba. Nie. To się rozwaliłam to i jakiś dziwny dźwięk był, ale się nic z tego nie zabiera. A to zielone. Takie... Tak, było, że się kratka jakoś otwiera. Tak? Tak, słychać było. Aha, no to okej. Może coś na górze. Dobra, którą drabinką? Prawą? Właśnie się zastanawiam, poczekaj. Tutaj, no chyba tak, bo tu jest wejście jakby... Albo lewą, czekaj. Idę prawą już. Dobra, tutaj idź prawą. Ja a tu się kratka bo ta kratka się zamknęła jakby i można lewą iść w tym momencie, rozumiesz? Ty, a może to będzie jakiś sekret? No może. Bo to było dobra, takie niezauważalne. Ja to olewam. To no idę, sobie cholera, to nie chcę. Jakby idź, sekret, to nie chcę. O Boże! Ja tu na ciebie czekam. Widzę tak, kolce i te takie, pamiętasz w te R2 w tym, na chińskim murze, te takie ściany ruszające się z kolcami? Tak. No to one tu są. Aha. Ej, no czołgane tu jest jakieś, idę dalej. To masz pewnie sekret, ja już go nie biorę. Nie wiem, czy to jest sekret, a jak się okaże, że nie? No to pójdę wtedy, ale jak powiesz mi, że to jest sekret, to olewam. Ja już nie ryzykuję, słuchaj. Chociaż widzę tam jakąś dźwignię. Wiesz co? Ja nie wiem, co tu jest i jak mam, czy mam stąd wyskoczyć, czy co mam zrobić? Kuźwa, już nie wiem, czy mam tam iść, czy nie. Poczekaj. Iść może tam się... do ciebie? Poczekaj, wyrzucę flarę. No. I rączkami, tak, bo tu chyba trzeba... Wiesz co, to jest chyba... Zaraz ci powiem, bo są znajdźki, chyba tak. Sekret? Tak, to jest sekret. Dobra, no to ja to olewam. A tam wziąłem jakieś kolce na... są kolce tam? To, u mnie są. Aha. Tylko pytanie, ale ja tego nawet nie dam rady przeskoczyć, bo to jest sufit nad głową, dobra. O co chodzi? Już tam idę, już Wesełko. Idę. Czy ja tutaj straczę HP, czy nie straczę? Stracę HP. Dobra, wchodzę po tej drabince, co i ty? No i jak ty mi powiesz, jak to zrobić, to padnę. Aha, bo ja ci powiem, na pewno. Jak ty no nie bo... wiesz, to i ja nie będę wiedzieć. Ale w sensie, no nie czaję, jak to działa za bardzo. Jak to zobaczysz, to może na coś wpadniesz. Natomiast... Jak jesteś przy tej otwartej bramce, to są od razu takie dziury z kolcami i tego nawet się nie da, słuchaj, przeskoczyć, bo masz nad głową sufit. Widzisz to? Więc co mamy potem przebiec, licząc na to, że te... Może sprintem? No, ale tamten kościotr jest, tam leży? Aha, zatrzyma. Kuźwa, no. Chyba, że po prawej bardziej, ale też się boję. Ale po prawej są kolce. I po prawej są kolce, no właśnie. Dramat. Ale nie możemy... No ale to co? Co robimy? Może tego kościoturba przeskoczyć? Myślę. Nie wiem. Dobra, to robi to pierwszy. Sprinta. Robię pierwszy. No dobra. Zrobiłem bądź mężczyzną. To. Zrobiłem to. Naprawdę? O Boże, ale złap się tej drabinki koniecznie na końcu. Okej. Okay. Czyli po prostu biegniesz na sprincie i już. Pierdzie. Tak, tylko po prawej stronie. Słuchaj. Jezu, zabrało mi trochę HP, wiesz? A mi nie. Ale ta boczna, w sensie, ale jak zobacz, ona popierdzielała. Dobrze, zobacz tu dalej, co się dzieje. Oh fuck. No dobra, ale to co tam jest dalej, powiedz. Kolce i jeszcze płytka rozpadająca jeszcze się. Jeszcze jedna ta, widzę. Mhm. Nie mogę aha. tego... Dobra, robię to. Ja sobie chyba wezmę... Jak mam na... Zginąłem. Dobra, a jak mam na drabince wziąć apteczkę? Zerem? Zerem, tak. Powtarzam wszystkie kule od początku. Uwaga, poczekaj. A zrobiła ci salto na tym gównie? Zrobiła. No i przez to zginąłeś? Nie, po prostu nie wycelowałem na tą drabinkę. Zginęłam. No ja też zginąłem. Bo za szybko jakby wskoczyłam na drugie, jakby wpadłam centralnie w kolce. W kolce. Także no, ja zaraz tak wracamy. Samo zrobiłem. Ja to samo zrobiłem. O, udało się. Udało ci się? Jestem po prostu szpyt. Dobra, przejdź to teraz tylko. No wiem. Nie przejdę tego. Nie przejdę tego. Przejdziesz. Nie, głupie to jest. Głupie! Ja uwaga, mówię, wskoczyłem na płytkę, ale i tak gówno. No nie. Zginęłaś? Tak. Ale co? Zrobiłaś tak samo jak ja? Nie. One mnie po prostu w locie jakby zabiły. No to dokładnie to samo miałem. W locie mnie... Dobra. Trzymam kciuki, desełko. Ani mnie nie gadaj. Nie no, mi się wydaje, że ja tego nie zrobię. Czemu? Mi się wydaje, że ja w ogóle mam... Czekaj.
z tej pochylni po prostu nie czekaj, aż ona zjedzie na sam dół, tylko skacz raczej od razu. Chwyciła się. Masz to? Mam to. A jeszcze drugie, nie? Teraz drugie, tak, bo ja już to przeszedłem. Tylko drugie jest, powiedz mi, czy jest daleko, bo ja bym musiała, powiedz mi, poczekaj, powiem ci tak. No, jeżeli ja skaczę prawym altem, to w tym customie, jak ona ma ten do dupy ruch, to ona od razu łapki mi wyciąga. Od razu. No to nie, to tam bez łapek. Bez łapek. Znaczy, chociaż, bo znaczy muszę... lepiej bez, ale nawet jakbyś miała łapki, to wydaje mi się, że dałabyś radę. Aha. Też, myślę, że spoko. Okej, okay, ja zrobiłam to. Jesteś, tak? Tak? Mm-hmm. Masz safe spot. Tak. Dźwignia taka jest, tak nie? Jest. Mm-hmm. To idziemy do niej. Okej. Okay. Jezu, dobrze, że salta mi tu nie zrobiła, jak wiesz co? Nawet mi nie mów. Ja pierdzielę. Miałem zawał przez chwilę. A wodę tam wlało. Bo tu jest, widzę, ten wąż. To może my możemy zejść na dół teraz, jak jest ta woda. A, tak, bo tam był chyba ten artefakt na dole, wiesz? Ja go widziałem z góry. Za cholerę nie widziałam. Dobra, zeskakuję. Tak, nic się nie dzieje. Okay. To ja nie widziałam. Zbierasz artefakt. Okej, okay. No to będziemy już wiedzieli, gdzie mamy go włożyć. Tak, tam na samej górze. Dobra. O Boże, stresuję się. Czaisz, żeby... Znaczy wiesz, jakbyśmy nie mieli... No, trochę kapa, bo to jest takie, ci powiem... No nie jest takie proste. Nie jest proste. W sensie, można tu łatwo zginąć. Można. I zaś powtarzać te kule znowu. No dobra, wtryniam Gold Sculpture. Otworzyło się, znaczy... Obniżyło się. Aha, wróciliśmy do tej głównej sali. Czaisz to? No ale nie rozglądaliśmy się tu za bardzo, ci powiem. Ale zobacz, na lewo jest jakiś promień taki tam. Ja bym ale tam... A tam byliśmy? Otwarte coś tu jest. My tam byliśmy? Nie wiem. A to było otwarte w ogóle? Nie wiem, to jest dźwignia, przeciągam ją. To może to nie było zamknięte. I teraz kolejne się otworzyło, po drugiej chyba stronie naprzeciwko. Mm-hmm. I ten promień taki tu. Ale tu też się otworzyło. Nie wiem, dobra, idę tam naprzeciwko. Tam, gdzie ten promień teraz pokazuje. Mm-hmm. Wiesz, co chodzi? Tak, dobrze, że on nie zabija. No, bo ja przez niego przeniknąłem. Ja tak samo. No dobra, jestem tu. Czy mamy co, się lewej? Lewo? No, chodź, czy mamy, nie ma to żadnych kolce? Nie. Tak, chodź lewej. Ej, ale tu jest do góry coś jeszcze, na tym postumencie do góry można się wspiąć. A ona tam doskoczy? No, złapała mi się. Idziemy tam czy na lewo? Hm? Poczekaj, patrzę tylko co tu jest na lewo, bo może zginę. Dobra, to ja wejdę na górę. Aha, no wejdź sobie na lewo. Nie, nie zginiesz, nie bój się. A nie, tu jest, u mnie jest artefakt do włożenia, nie mamy go, dobra. Okej, okay, ale tu jest tylko taka mała creepy scenka. Jak gościa goni znowu potwór. O Boże. No. Ale my z nim będziemy... Nie, nie widzę potwora. Zobaczysz zaraz. A dobra, jest. Okej. Okay. I co, mamy tam przejść na drugą stronę? Tak, da się. Jest taka kolumna. Masz to? Dobra, widzę tą kolumnę. To my będziemy po drugiej stronie. Mamy iść tam, gdzie on był goniony, tak? Tak. Aha, super. Pozdrawiam. Ja mam nadzieję, że ten potwór nie zabiera nam całego życia na przykład od razu. Nie wiem. Dobra, idę. Na razie tu jest czysto, nic się nie dzieje. I znowu zaś wróciliśmy do głównej sali, bez sensu. A nic nie zrobiliśmy tak naprawdę tu. Chyba, że tu jest jakaś... No, a tam nie, byliśmy po prawej stronie, nie byliśmy, bo widzę, że jest tam coś przejście jest. Nie? Jakieś. Jakaś taka trawka tutaj. Dobra, jest jakieś przejście, idę. O, widzę tego to kolesia! Byliśmy? Nie, no tu byliśmy. You have to be quicker, gdzie Lara. Iść? A tu? Taka zielona, wiesz, no, trawka. No tam nie, jak no, gonił tam. Ten potwór, tego gościa, nie? No, jesteś tam? No to wychodzę do głównej sali. Nie, no to wróć się, jest taka wnęka tam. Ścianie. Okay. Ścianie z... Masz? A jest, dobra. Kuźwa, nie mogę tam doskoczyć. I co? No nic, tam gościa tego spotkasz, aha. Tego co gonimy go, wiesz, tego blondasa. Mam nadzieję, że nie musimy go dogonić. Mam nadzieję. Nie wiem. I wskakuję do góry. Mm-hmm. I zaś już widzę, że coś będzie chyba dramatycznego. Dramatycznego lonka. Tak. Znaczy dobra, na razie są jakieś tutaj zakrętasy. Jezu. Jakaś dziura, ale dobra, nic tam z niej nie spada. A tu jest wnęka jakaś? Byłeś tu? Wnęka? Zapalę tą flamę. Czekaj. Bez wyjścia do tego gościa, nie? Tam. No. Mała apteczka tutaj jest. Sekret? Weź powiem.
Tak. Mhm. Dobra, olewam. Już mam wywalone na te sekrety. No ja też, chcesz, ale zawsze ta apteczka. Apteczki, ile mam tych apteczek? 4 małe, 12 dużych, no dobra, no to myślę, że mi też już wystarczy. Chyba już nie będę, to jest ostatni level. Chyba nie będę aż tak żarła, chyba że będę płonąć do samego końca odcinka. Ale nie wiem, czy ty o tej wnęce mówisz, takiej po drodze, tu taka kucana ciemna? Tak. No to ja tego jeszcze nie miałem, teraz dopiero mam. Dobra, biorę jednak to. Ja byłem jednak za tobą. Aha. Ty byłaś przede mną. No bo ja tu most widziałam, ale opadł ten most i chyba musimy wskoczyć do wody w takim razie. Czemu opadł most? No proponuję do wody chyba. Dobra, poczekaj, bo jeszcze nie widzę tego mostu. No widzę ten most. Aha, bo ten gościu... No dobra, skakuję do tej wody. Na główkę. Boję się. No wskoczyłem. Ale boję się, co będzie w wodzie. A, no ja też. Dobra, wypłynę, żeby mieć full, wiesz, powietrza. I co, jest coś złego? Jestem już tam? Nie wiem, dopiero zaczerpnęłam powietrze. No płynę. Ja wpływam. Ja też. Boję się. O, nie muszę, labirynt jakiś, bo się dostanę szału. No, jest lewo, prawo. Dobra, skręcam na lewo. Ja też. Tu chciałam, ale lewo jest, znowu jest... Dobra, na lewo i potem na prawo i potem znowu na jest lewo? Jest wypłynięcia. Mhm. Na lewo? O, oho, oho, no. Ale słuchaj, cały czas na lewo? Tak, cały czas lewej się trzymaj, tylko słuchaj. Jak będzie wypłynięcie, nie wychodź tak, jak wypłyniesz. Od razu widzę, ci mówię. Widzę. Znaczy nie, nie da się nawet, bo jest za wysoko. Aha, ten. No to okej. Pierdziele. To zabiera całe życie. Czy to jak jest nic. Safe spot? Jest tu w pośrodku safe spot? Nie wiem. Jest chyba. Ale ja nie, nie, ja tego nie wyczaję. Ja chyba przebiegnę to na jednym. Jak ty to robisz? Myślę. Ja pierdzielę. Nie wiem. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Zginęłam. Zginęłaś? Tak. Ale chciałaś się zatrzymać? Nie, po prostu... Słuchajcie, jesteśmy w tym gównie. Jesteśmy w tym gównie. Widzisz tą apteczkę w ogóle tu jeszcze? Niech sobie w dupie ją wsadzą. Jezu, nie wiem jak to zrobić, Deseo! Zrobiłam to. Ale na jednym sprincie? Nie, zrobiłam tak. Zatrzymałaś się? Nie, nie zatrzymałam się. Ale bieg, nie biegłam. Posłuchaj, posłuchaj mnie. No. Przez pierwszą zaczęłam biec normalnie, no. A jak tamta odleciała, to sprinta użyłam. Nie wiem, czy tak, wiesz, rozumiesz, jakby wiem. W połowie drogi użyłam sprinta. Dobra, mam to. I one się zatrzymały, jakby można było być po ja apteczkę, nie ale nie idę nie po nią, idę mam ją w dupie. Mam ją w dupie. Okej, się przesuwa, tutaj widzę ten... No tak, ale to jest... dobra, widzę, na suficie. Aha, na suficie jest pokazane, tak, gdzie, zobacz. Tak? No bo jak na to przesuniesz? Nie przesuniesz na to. Ale słuchaj, drże, drże, moje serce drży. Nie chcę tego gówna przechodzić drugi raz. Nie idę po tą apteczkę, nawet nie ma takiej opcji, kuźna. Ja jeszcze to zacznie mi się ruszać, nie ma opcji. Ja też nie. Dobra, czyli w rogu to, tak? Tak. I co, promień się jakiś po ten pokaże? Nie wiem, co się zrobi, bo cisnę to. No ja teraz pocisnąłem już to. Aha, no i co się zrobiło? Nic. Jak? A nie, artefakt się pojawił na tym postumencie. Aha, no to okej. Dobrze. A jaki? Ten sam taki, co zbieramy? Tak. Ej, dlaczego tu jest takie światełko? Nie, tu jest takie światełko jak w TR5. Światełko? Kojarzysz? Nie widzę światełka. W Irlandii. A je? No. Pamiętasz, w Irlandii gonił cię taki stwór? Tak, 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 i tak, było tak, światełko tak, i pokazywało ci drogę. Tak, a tu, bo tu też jest stwór przecież. Ja pierdzielę. Ej, nie gadaj, że tu teraz jak włożymy to, ja nie chcę. Wtryniam to. Idź. No wtryniłem to, obsunął no to się blok. No, jest zjazd na dół. Boję się. I tam jest ciemno. I widzę światełko tam na dole. Widzisz ja to? Sobie może flarę. Nie, dopiero wkładam artefakt. Jest tam na dole światełko, widzę taki niebieski ten. Mryga tam. Boże, jeszcze no, znaczy wiesz, światełka to pokazują chyba, którą drogą masz iść. No. Tak, ale jak ten stwór ci zabiera. Ale widziałeś na tych ścianach tu krew znowu po drodze? Nie. Gdzie była nie, pochodnia? Nie, nie, aha, nie. Idź tam pochodnia? Światełko. Jaka no, pochodnia? Jak zjechałeś, to jest pochodnia. Znaczy, w sensie, no, pali się, a ale naprzeciwko... Ale ja nie zjechałem jeszcze, ty zjechałaś już. Tak, tak. A, dobra, no słuchaj, zjedź, bo jest, wiesz co, do podpalenia chyba pochodnia. Mhm. Tak. Ale gdzie ty masz tą pochodnię? Idź tam dalej. Jezu, ja cię przestraszyłem. No właśnie tam jest do podpalenia. Pierdziele. No jest to światełko. I trzeba dobra. Podpalić tu, gdzie się tam? Tak, tu gdzieś to światełko chyba się drugie mryga. Nie podpal się tylko od tej pochodni, co? Tak sobie tak z boczku stanę. Ja też. Dobra, nie podpaliła się.
Dobra, odpaliłam to. Teraz podpalam drugą. Boję się, co dalej. No podpaliłem to i co? No nic ci nie zrobiło, no idziemy dalej, nie? Idziemy dalej z tą pochodnią. Wiesz, jak ja idę tiptopami takimi. Ja, tu jest w ogóle jakaś taka podłoga, obsunęło widziałeś się, to? Obsunęło się, bo to chyba no to było chyba za... to w takim razie to się zrobiło. A tak, to co, olewamy tą pochodnię? Nie no, ja idę razem z pochodnią, przynajmniej ładnie mam ciepły kolor, ciepły. Taki ciepły kolor, taki pomarańczowy. A to jest jakiś schodzimy tu na dół? Tak, tak, no chyba tak, no nie ma innej drogi. A czy nie, w sensie chodziło mi o to, czy bezpiecznie, czy niebezpiecznie? No bezpiecznie na razie, tu są... No dobra, są pochodnie do podpalenia, więc hello. A są, dobra. Jedna czy dwie? Dwie. Nie podobają mi się te korytarze w ogóle. No mi też. Jedną podpaliłem. Ja już rzucam tą pochodnię teraz. Ja nie chcę jej. Ja też to robię. No i teraz pytanie, co robimy? No, ja biegnę, no. A gdzie poszedłeś? No na prawo, jedna się kratka. Aha, jedna, bo po lewej myślałam, że jest jakieś tam przejście, czyli idę, nie. No, ale boję się. Po prawej tu jakieś pułapki. Nie, w tej pierwszej sali jest czysto na razie. Tam widzę to światełko z dupy. Oh no, it's that monster. Ale nie ty wiesz, że goni nas ten potwór? Nie goni mnie nic. Goni! Na razie mnie nic nie goni, goni może jeszcze nie wszedłem. Było, bo ty żeś zobaczył od razu pułapki, a on se po prostu idzie do nas, idzie, ja on idzie za nami. Ja stoję w miejscu i nikt mnie nie goni, więc mnie nie stresuj. Okay. Ja widzę tylko jakieś kolce okay. Dobrze, dobrze, idź. Idź! Teraz mnie goni chyba. Słyszę. Ale widzę kolce. Ja nie wiem, gdzie ja mam skakać. Ja sobie w ogóle weszłam do menu, bo ja się boję. Widzę go, chodzi tu, ale nie przeskoczy do muszę mnie. Muszę sobie to... No... Nie przeskoczy? Nie prze... A, bo ja okay. Jestem przy dźwigni takiej. No ja już ją przeciągnęłam. Aha, no to ja ją przeciągam. A wiesz, jak tu można łatwo zginąć na tych kolcach? Tylko wiesz, co jest najlepsze? Chyba musimy tam na przeciwległą stronę przeskoczyć. A on tutaj chodzi po tym, rozumiesz? Wiem. I pytanie, czy to jest czasówka, czy nie. No poczekaj, a da się odciągnąć tą dźwignię? Właśnie patrzę, bo obserwuję tą dźwignię, wiesz? Ja też, bo ja już tam nie... Boże, on jeszcze pobiegł tam, gdzie jest przeciwległy ten, u mnie. Nie, no, u mnie cały czas się cofa w ten sam korytarz. Ale wiesz, że można przeskoczyć tam, gdzie są te takie... Jak to powiedzieć? Taka kratka biała, widzisz to? No i co? Aha, i da się tam przeskoczyć i przebiec, wiesz, przy kancie. Rozumiesz, no o co mi chodzi? A próbowałeś? No nie, ale wydaje mi się, że będzie tak się dało. Ej, a da się to zabić? Nie wiem, spróbuj wyciągnąć właśnie pistolet, ale ej, wątpię. Da się, strzela ona w to. No ale pytanie, czy da się go zabić, nie? Nie wiem, strzelam. Ale krew nie leci. Ale dobra, on mi wyszedł z tego pokoju, bo go wygoniłem pistoletami. No tak, ale to i tak kwestia, czy się uda przeskoczyć przez te pieprzone kolce, nie? No dobra, wrócił tu. Ale najgorsze jest to, że nie ja wiem, nawet ja stoję nie wiem... w miejscu w ogóle, ja nie? Też, ja się boję. Nawet, ja nawet nie wiem, gdzie, słuchaj, dalej biec. I nawet jak to przeskoczę. Przeskoczyłaś to? Nie. Dobra, ja skaczę naprzeciwko, tam gdzie jest ta kratka. Rozumiesz? Mhm. Nie wiem, czy to jest dobry po... Ach, zginęłaś? Kuźwa, nie no, szmaciarz mnie przesunął! Tak bym wskoczyła! I powtarzasz od początku. Dobra, słuchajcie, powtarzamy to po raz kolejny. Całe ręce mam spocone. Oh no, it's that monster. Zresztą ona nawet mówi, oh no, is that monster? Tak, tak, tak. I słychać go. On tak jakby robot jakiś chodził. Mm-hmm. Słyszysz to? Nie, no ja to mam go tak w miarę przyciszonego, więc... Dobra, przeskoczyłam. No, o, już nie jest w tej sali. Dobra. Ja też mam dźwignię, ale on już tu łazi, no. Ja już go tu mam w tej sali. To nie jest żadna czasówka, od razu ci powiem. No nie, to nie jest czasówka, ja wiem o tym. No i on mi chodzi tu, kurwa, tej... łazi. No łazi. Nie dostanę szału. Nie wiem, jak mam to, bo zaś mi tu wyskoczy na ryj i tak, wiesz, o co chodzi. Nie, dobra, strzelam w niego, uciekł. Skaczę. Raz, kozie, biegnę. Mam to. No ale teraz, to wiesz, to nic nie znaczy, że ja tutaj to mam, skoro dalej jest dramat. Dobra, biegnę, 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 ale biegnę, ale on tu biegnę, stoi, biegnę. On po prostu se stoi. Dobra, mam dźwignię kolejną. Nie wiem, gdzie on teraz jest. No, no u mnie właśnie. Stoi fiut. No i zaś znowu mnie tu zabije i na tym się skończy. Babce sranie. Jakby... Dobra, mam dźwignię naścienną. Mhm.
Nie przesuń mnie tylko. On tu łazi. Ciuliela. Łazi. Nie wiem, uciekaj gdzie. Stąd. Mam jakiś artefakt. Dobra, nie, mam safe spot. Mam artefakt. On mi uciekł właśnie do tej wnęki, wiesz? O Boże, poczekaj, bo mi tak bije serce i teraz nie wiem, czy tu kuźwa jakieś kule nie będą lecieć, bo są takie skosy. Nie będzie, on jest. Dobra, biegnę na sprincie, pierdzielę. On mi wyleci tam, nie no, ja zginę na 100%, bo on mi wleciał do tej... Jezu, gdzie? Tu. Dobra, jestem bezpieczny chyba miejscu, wiesz? Mhm. On tu łazi tu. Ja już do niego tam nie wracam, tylko teraz pytanie. Ja idę na razie dalej, przed siebie, ale wiesz, mi tu może w każdej chwili kula spaść na łeb, bo to tak wygląda. Przeszłaś to? Boże, przeskoczyłam na razie tą. A dobra, ja wiem, gdzie my jesteśmy, no to idziemy wtrenić artefakt. No przecież tutaj on mnie poprzesuwa przez te gówna. No, mnie przesunął tak, że zginąłem. Ale to raz. Mam dźwignię. Zwykłą? Zwykłą. To potem będziesz miała naścienną. To jest jeszcze gorsze. Poczekaj, ta naścienna zwykłą... jest jeszcze gorsza. Widzę, naścienna... zginęłam! Kur! Ale... Wiesz co, jestem nad tym skokiem. On tutaj jest. Jest tam? Już chciałam skoczyć i to było. No, uważaj. Był zgon. Uważaj. Nie, ja myślę, że to długo będzie trwało. Naprawdę. No spoko. Wydaje. Spoko, ważne, mamy żebyś czas. To przeszła. Tak, mamy czas. Nieważne, ile ci to zajmie, ważne, żebyś była pewna, że to przeszła. On tu chodzi, jebana mać. Spieprzaj stąd. A postrzelaj w niego, postrzelam, bo strzelam, strzelam. Uciekł. Dobra, próbuję. Dobra. Uważaj na kolce. Wiem, widzę. Jest jakiś stres słychać po twoim głosie. Widzę mniej więcej, gdzie były rozplanowane te ciule. Aha, widzę tą naścienną. No, ale to naścienna później, tak? Tak. Teraz tak. Drugą robisz. Teraz będę robił... Skoczył na mnie. Ciul! Zginęłaś? Nie. Nie. Uważaj. Mam naścienną. No i teraz uciekasz. Już uciekam, ale nie wiem gdzie. Jest nie takie wiem teraz przejście gdzie. Pomiędzy pierwszą a drugą dźwignią. Taki obsunie się tam blok. Masz to? Jest. Artefakt. Jest, mam. Mam artefakt. Podejście. I uciekaj stamtąd, tak żeby on cię nie zranił. Tam nic nie spada, nic żadne nie spada? Kule, nic. Boże, ale mam, słuchaj, ciśnienie. 500. O, jest taki safe spot z drabinką. Jest, tak. O Boże, tam. Jestem tu. Ty też tu jesteś. Dobrze. Ja jestem już po wtrynięciu artefaktu, aha, więc czyli tam wchodzę tam na górę, tak? Tak, wchodzisz, tak, jak najbardziej. Stres, nie? No bardzo. Bo to jest loteria po prostu, to była loteria. A, tu jest jakiś klocek? Na ten klocek i do góry. A, to pamiętasz, tam gdzie ty wtedy mówiłeś, tak, dobra. Tak. I tam wtryniasz. I co się stanie, słuchaj, jak to wtryniamy? Otwiera się, obsuwa się kolejne przejście. Poczekaj, ja włączam nagrywanie, okej? Okay? Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem, desełko zrobiła to. Tak. Tryniłaś, tak? No jest, I idziemy tam, gdzie się obniżyło, to jest w głównej sali. Czyli wracamy z powrotem do głównej sali, tak? No dobra, okej. Dobra, idę tu. Jakiś w ogóle widzisz to, jak to tak, coś ale... spada z nieba? Tak, jakiś taki... chciałabym, żeby mi się to wyłączyło. Tak, ja też tak miałem. Aż spadłem z tego powodu na dół, wziąłem sobie apteczkę. O, bo nie chciało mi się wyłączyć taka scenka. No nie chciała się wyłączyć. Mam jakiś... Miałam kiedyś z głośnikami, pamiętasz? Ej, podniosłem coś, ona coś powiedziała, nie usłyszałem. A true treasure, tylko zrozumiałem. Test of Puya Raimondi Seeds. Aha! To jest seeds, to. W sensie nasiona znaleźliśmy tych roślin. A, no to będzie kuźwa koniec, mówię ci. Tak, ale tu widzę jakąś drabinkę do góry. Widzę. Ja widzę, skakanie z drabinki na drabinkę. Pierdziele, jeszcze na sam koniec. Nie, słuchaj, no dlaczego? Ale tu można zginąć, jak źle skoczę. No, myślę, że jak będzie na samej górze, gdyby to miało miejsce, to myślę, że tak. Dobra, skaczę. Jest jeszcze z rączkami, trzeba się złapać. I dalej jest kolejna drabinka i z kolejnej na nie, Deseo. Jak ja tu zginę... Ja się zdenerwuję, ja już mam po prostu kupę. Ja mam kupę w majtkach. Ja nawet nie wiem teraz, czy z samej góry... Nie, no, czy niby są takie ukośne, jak było wtedy przy tych kwiotkach, więc dobra, teoretycznie... Jestem już na trzeciej. Ale w ogóle z samej góry skakałaś? Nie, tak troszkę niżej, ale nie tak, wiesz, niziutko. Tak, kurde, no ciężko mi to ująć. Nie na samej górze, bo się bałem.
trochę niżej niż sama góra. Bo jakby przechodzi się przez takie gąszcze. O Boże, a teraz co do tyłu? Jezu, schyciłam się. Dobra, skaczę do tyłu, dobra. Idę na shifcie. Słuchaj, idę... Koniec! Nie, cutscenka. Poczekaj. Idę teraz cutscenka. Odskoczyć do tyłu? Tak. Okej. Okay. A później? No, a cutscenka się włączy, aha, jak pójdziesz. Jest. To będzie koniec. To było całkiem adventure. But I wonder what happened to Mr. Neil. Boże, jaki odgłos. Ta końcówka! Larry i to whatever! Usłyszysz to zaraz. Oh, whatever. Whatever. Słyszałaś? Słyszałam. Whatever. Whatever. Słyszałam. Ty, skończyliśmy. Widzicie tą magiczną liczbę tutaj. Słuchajcie, ja ci podaję taką wirtualną dłoń, w sensie także za ten challenge, należy ci się. Ja to tobie też, naprawdę należy ci się. Gratulacje za ten ja tobie gratuluję bez względu na wynik. Tak, nieważne jaki wynik. Tak, że nam się to udało przejść. Przy very challenging, nie był takim very challengingiem, ale przy naszym challenge'u to było very, very challenging. Tak, a ja teraz się stresuję, dobra. Ale zanim na samym końcu to podamy, najpierw może ocenimy kasą. Ja w ogóle, bo ja już mówiłam w zasadzie i to tylko w podsumowaniu chciałabym dodać, że nie patrząc, jakby spróbuję się wyłączyć, nie patrząc na to, słuchajcie, że my robiliśmy ten challenge, custom był naprawdę ładny. Za tak. Dużo było tych początkowych epizodów, jeżeli chodzi o posiadłość tego gościa, tak, tego Neon God całego. Gdyby to było wyważone i tyle samo zajmowało czasu, jak pozostałe levele, byłoby naprawdę wyśmienicie. Bo ja już się po prostu w tamtej posiadłości strasznie nudziłam, bo było jedno i to samo, te neony. Okej, to było okej, w porządku, miało swój jakiś tam... Urok. Natomiast no nie aż tyle tego, więc sam custom w sobie jest bardzo fajny. On jest z którego? 2006 chyba, nie? Jakoś tak, no on jest bardzo stary, słuchajcie, bardzo stary, więc naprawdę super, rozwiązania fajne, natomiast no totalnym minusem dla mnie jest sterowanie, jeżeli chodzi o te nowe ruchy, te jakieś salta w powietrzu, nieraz nas to po prostu tak, wyprowadziło na minę. Masakra. Wiadomo, nie przeszkadzałoby nam to aż tak bardzo, gdyby nie zaważałoby to na naszym challenge'u, tak? Tak. Na pewno byśmy tam byli zdenerwowani, ale może nie aż tak bardzo, no ale generalnie no, tak. Było to niepotrzebne. Zwykłe, klasyczne ruchy by wystarczyły. Tak. Natomiast sam custom jest super zrobiony, tekstury jak na 2006 rok bardzo ładne. Fajnie, że są i cutscenki, wszystko naprawdę bardzo mi się podobało. I fabuła, fajna fabuła, była, nie? Bardzo fajna fabuła i no ja daję temu customowi 9. To ja mam takie same odczucia, jak tak naprawdę mogę potwierdzić tylko to, co powiedziałaś, bo mam dosłownie, dokładnie te same odczucia, tak? Za dużo było zdecydowanie tej posiadłości, a potem to Peru, te zimowe klimaty, to mi się bardzo podobało, te świątynie, te pułapki, to było naprawdę super. I ja bym wolał właśnie więcej tego niż tej posiadłości na początku. Tak, zdecydowanie tak, tej posiadłości tak. Było za dużo. No i te bugi, więc dla nie? Mnie... No bugi byłyby też do zlikwidowania. Tak, bugi też były, tak. Na przykład te łapanie się krawędzi. No ale słuchaj, przykład... pokaż mi custom bez bugów. No nie ma takiego, nie? Tym bardziej, no są, on jest stary. Są takie, tak, są takie, w których jest więcej, w których jest mniej. Tym bardziej, że jest stary, jest wycofanym customem, więc no, wiecie, ale... no trzeba przymknąć no po prostu chodzi o to, że jak ten challenge, jakby te bugi determinowały to, że na przykład coś się nie udało i przez to zginąłem, no to właśnie byłem bardziej sfrustrowany na te tak. Bugi przez ten challenge. Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że oni już wiedzą, kto wygrał. Ja wiem, a my słuchajcie, oni już mogli wiedzieć nawet wcześniej, tak, nawet nie myślę, przy że tym tak, odcinku, no, nie? No. A my w ogóle nie wiedzieliśmy, ile mamy tych save'ów. No ale słuchajcie, moja ocena to również 9 na 10. Ten minus za te początkowe levele. No i słuchajcie, lecimy. Rozwiązanie challenge'u, rozwiązanie tego konkursu naszego. Dobra, zacznijmy tak. Może tak z lekkiej, że tak powiem, rury. Czyli tak, masz powyżej 40 save'ów. Tak. Ja też. Idziemy dalej, poprzeczka wyżej. Czy masz powyżej 50 save'ów? Tak. Ja też. Czy masz powyżej 60? Tak. No to wygrałem. Mam 60 równe.
To ja mam 55 równe. No, mówiłam, że około 4, no tak mówiłam 3, tak 4, 5, że tak obstawialiśmy, no bo tutaj żeśmy, tak jak mówiłam, żeśmy rozmawiali, że na samym początku tak. Jakoś tak za bardzo pofolgowaliśmy ogólnie, że biorąc dokładnie, sobie z tymi save'ami. Dokładnie, ja tak samo. No w pierwszym levelu ja 11 save'ów nawaliłem. No to ja ci mówiłam, że ja też 11, a ty zrobiłeś 3 dodatkowe, jakby takie z dupy, tak, o których zapomniałeś, tak? Tak, tak, tak. No. Więc jakby ta taka spina była dopiero w sumie od połowy, tak? Tak mi się też wydaje. Od połowy. Ale to, słuchajcie, no my się na to jakby nie umawialiśmy, tak, nie? Mogło tak. być tak, że wiesz, nie ten było pierwszy mówiąc, że a teraz lightowo, później 5. Spina, nie, to było takie naturalne po prostu, tak, tak nagle wyszło. Przykład, ja nie wiedziałem, że Desoko na przykład 11 zrobiła, ja miałem tak. taką świadomość, że ja zrobiłem 11, a ona pewnie z 5, no, wiecie no. o co chodzi. Mhm. Ale stresowałem się w ciul, ale tak czy siak, niezależnie od wyniku, że ty miałeś 60-55, to i tak gratulacje, dokładnie, bo ja to wymagało od nas dużej cierpliwości, słuchajcie, te powtarzanie tych mhm. wszystkich, boże, tych no, pułapek. Tak. Po prostu już żygaliśmy momentami. No, tu pod koniec było takie żganie, bo wiecie, wiedzieliśmy, że zbliżamy się powoli do końca. No i każdy chciał widzieć, a nawet nie chciał nikt zrobić tego dodatkowego tak, save'a w tym ostatnim odcinku, tak, bo my tu nie zrobiliśmy tak. chyba żadnego save'a. Żadnego. Mm-hmm. No nie zrobiliśmy. No tak, żadnego, ja nie zrobiłem. No, ja nie tak zrobiłem. Samo. No. Więc no. Chociaż teraz po fakcie mogłem zrobić 4 przynajmniej. Mógłbyś. No ale kto to ale wiedział? Ale kto to wiedział? Nie? Właśnie w tym urok, bo w tym challenge. Urok. Teraz, tak. moi drodzy, pozwalamy wam odpocząć od challenge'u, a przede wszystkim nam. Tak, bo nie dokładnie. Wszystkim oczywiście się te challenge'e też podobają. Mm-hmm. Nie każdy jest fanem takiej rozgrywki. Mm-hmm. My czasem się lubimy między sobą pokatować. Natomiast teraz chcemy troszkę odpocząć, więc na pewno zapodamy coś fajnego już bez żadnego challenge'a, ale na pewno jakiś very challenging w sensie z tej grupy, tak, customów. Sobie coś wybierzemy, natomiast my żadnego challenge'a już prowadzać na razie nie będziemy. Tak, na razie odpoczywamy, tak. słuchajcie. Ale dajcie znać oczywiście, czy wam się podobało. Dokładnie. I oczywiście, no, słyszymy się następnym razem w kolejnym tak customie. Jest. Tak? Tak. Więc pa, pa! Pa, pa!